Gosia, niejednokrotnie rozmawiałam z tobą o waszym ślubie i też pytałam o ślub Kasi i Maćka. No właśnie, bo mam wrażenie, że temat jakoś tak troszeczkę ucichł. Czy ty jako ich znajoma i osoba, no, która można powiedzieć bądź co bądź z nimi pracuje, wiesz coś w tym temacie? No bo fani czekają. No fani czekają, wszyscy czekamy oczywiście. No mamy nadzieję, że kiedy będzie ten wielki dzień, to się wszyscy o nim dowiemy, ale nie, na pewno nic teraz nie wiem i nic na ten temat nie powiem. Wiem, że są na pewno bardzo szczęśliwi, cudownie wyglądali razem pod choinką, wieszali wielką czerwoną bombkę, tyle mogę zdradzić. Ale rozumiem, że ty, jeżeli ten ślub na przykład się odbędzie, to będziesz zaproszona. Jejku, jeżeli będę zaproszona, to będzie dla mnie zaszczyt i na pewno życzę im wszystkiego najlepszego, trzymam za nich kciuki. Widać po nich to wielkie szczęście, tą ogromną miłość, więc to jest chyba najważniejsze. Przede wszystkim to, co ma ich spotkać się, no i też tacy dobrzy ludzie wokół, prawda? Bo ważne jest, żeby tego dnia byli koło nas najbliżsi przyjaciele i ludzie, którzy nam po prostu dobrze życzą.